Bejsboliści z Wrocławia zakończyli sezon bez medalu, jednak mogą mieć powody do zadowolenia. Marek Kozio z Barons tłumaczy, dlaczego te rozgrywki były wyjątkowe. Pierwszy raz od 14 lat zagraliśmy na prawdziwym boisku bejsbolowym we Wrocławiu. Było danym z tego względu, że zorganizowaliśmy dwie duże imprezy. Pierwsza to jest mecz otwarcia, na którym przyszło kilkaset osób, a także finał Pucharu Polski, czyli taki najbardziej prestiżowy turniej organizowany w Polsce. Szkoda, że za świetną organizacją nie poszedł też wynik sportowy. Nie zdobyliśmy brązowego medalu, także nie obroniliśmy złota w Pucharze Polski. I nadchodzi czas właśnie podsumowań, wyciągania wniosków. Trzeba teraz pomyśleć o kolejnym sezonie, trzeba ułożyć plan, żeby drużyny były jak najlepiej przygotowane do następnych rozgrywek. Ponieważ w przyszłym roku skupiamy się głównie na lidze, nie uczestniczymy w europejskich pucharach, także skupiamy się na najważniejszej w tym momencie rzeczy, czyli na zatrudnienie trenera na stałe, który będzie prowadził już okres przygotowawczy w zimie na wiosnę. Zespół musi pomyśleć też o budżecie, na razie pieniędzy nie ma na wszystko, dlatego klub intensywnie działa, żeby było ich jak najwięcej. Jest to budżet, którego w tym momencie nie mamy i teraz naszą kwestią jest to, żeby znaleźć taki budżet, ponieważ to jest kolejny krok w kierunku naszego dalszego rozwoju, rozwoju sportowego, ale także rozwoju naszych sekcji w Akademii. A trzeba się pospieszyć, bo niedługo zawodnicy zaczynają treningi. Przygotowania zaczną się od listopada. Będą to zajęcia na sali, głównie sprawnościowe i siłowe. Na etapie lutego-marca zaczną się pewne rzeczy związane z wydolnościami, budowaniem kondycji, a także techniki. Gra w bejsbol na boisku, gdy aura pozwoli. Rozpocznie się w połowie marca, a rozgrywki w kwietniu.